Nie wiem, czy Dmytra, podróż Dmytra Antoniuka była taka jak ten dżingiel Sofy Surfing, czy była spokojna. Dmytro, dzień dobry. Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie. Podróż ta na razie jest spokojna, ale absolutnie nie tak jak wreszcie Ukrainy. Całą noc był zmasowany ostrzał Ukrainy i mego Kijowa w tym. U mnie w domu słychać było 3 wybuchy. Na razie wiemy, że w Kijowie też są ofiary. Nie wiemy ile, że w Kijów była wystrzelona rakieta balistyczna, która leciała z Kurskiego obwodu Rosji i uderzyła być może w jeden z obiektów infrastruktury energetycznej. Taki obiekt został uszkodzony też w obwodzie odeskim. Wybuchy słychać było w Odesie, Chersoniu i w Mikołajowie. Zaatakowany masowano został też Charków. 15 wybuchów odnotowano w Charkowie. Być może to były rakiety typu S-300 i też tam zaatakowano też w energetyczne obiekty. W Kijowie, jak pisze prezydent miasta Witalij Kliczko, w Kijowie 40% mieszkańców nie mają prądu. U mnie w domu akurat prąd i woda jest, ale w innych dzielnicach Kijowa może tego nie być. Na razie już nie ma, jest odwołanie alarmu powietrznego. On trwał prawie 7 godzin. Prawie 7 godzin, jeden z najdłuższych alarmów powietrznych, które były z czasów tej inwazji. I wiemy na ten moment, że było wystrzelono 18 na razie rakiet. Rosjanie zaatakowali też Żytomierz dronami kamikadze, więc ten atak... Tak, dokładnie. I jeszcze też działania przeciwrakietowe było słychać też w Kropiwnickim obwodzie, w Kirowogradzkim obwodzie, w Winnickim obwodzie i w szeregu innych. Także ten alarm był na całej Ukrainie, oprócz Ukrainy Zachodniej. Ale ty, tak mi się przynajmniej wydawało, powinieneś noc spędzić w pociągu. Tak było, czy nie? Ja jestem wciąż w pociągu i mój pociąg wobec tych ostrzałów jedzie z zapóźnieniem. Także ja akurat obserwuję na razie Wołyń jeszcze. Czyli jeszcze długa droga przed tobą. Jest, tak. A jak człowiek jest w pociągu i jest alarm na Ukrainie i to 7-godzinny alarm, to co z pociągiem się dzieje? On stoi? Stoi, tak, bo niektórzy z tych torów są odłączone na przykład od prądu i tak dalej. Także w Ukrzaliznice, czyli koleje ukraińskie, powiadomili o tym, że też kilka pociągów, ponad 10 pociągów teraz mają opóźnienie i to duże opóźnienie wobec tego zmasowanego ostrzału. A jak wielu podróżnych podróżuje razem z tobą? Cóż, są ludzie, też wracają i mężczyzny w moim wieku, także są ludzie, no nie tak, żeby aż pełen wagon był, ale ludzie są. Nie wiem, czy miałeś możliwość, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić, co działo się w Bachmucie, co działo się na Ukrainie poza tymi alarmami rakietowymi? Sprawdziłem, oczywiście. Miałem taką okazję, sprawdziłem. Na razie Bachmut się znów powtórzy, Bachmut się trzyma, chociaż na przykład Amerykański Instytut Badań nad Wojną pisze, że na 8 marca wróg zajął 50% miasta Bachmut. No, sądząc po niektórych mapach, ja powiedziałbym, że to trochę przesadnie powiedziano, ale muszę powiedzieć, że
Jakie się rozwołali? A, no to ja już mam problem z moimi sąsiadami, którzy mówią, że ja za głośno mówię. Powiedz, Dmytro, przeproś grzecznie, powiedz, że to jest korespondencja radiowa. Tak, ja już trochę odszedłem w inne miejsce, teraz rozmawiam już trochę w innym miejscu, także można powiedzieć, że 50% Bachmutu nie jest zajęte, także myślę, że Bachmut się trzyma i będzie się trzymał nadal. Inne miejsca na Ukrainie? Inne miejsce na Ukrainie, na linii frontu nie ma zmian, jakichś tam wielkich zmian żadnych na linii frontu też nie widać. Także na Donbasie próbują atakować wszędzie, ale bez skutków. No i jeszcze... Wróg próbuje atakować. Jeszcze raz, Dmytro, powtórzmy, te rakiety, które spadły na Kijów, jakich uszkodzeń dokonały? Też tego jeszcze nie mamy informacji o tym, jakie są uszkodzenia. Na razie wiemy o tym, że no po prostu spalone niektóre osobowe samochody, o tym wiemy, i że są niestety ofiary śmiertelne w Kijowie, ale ile ich jest i jakie akurat uszkodzenia są w moim mieście, tego powiedzieć na razie nie mogę. Dmytro, to w takim razie życzę, żeby ta dalsza podróż była w miarę spokojna i żebyś bezpiecznie dotarł do domu. Bardzo dziękuję i życzę przede wszystkim też spokojnego dnia w Polsce. I pozdrów swoich sąsiadów, bo to są przedziały kolejowe? No to jest taki wagon ukraiński, czyli tutaj tak, są przedziały na 4 osoby. Czyli w miarę wygodnie. W miarę wygodnie, gdzie można spać. Z takimi łóżkami. A z sąsiadami udało się przez chwilę porozmawiać? Czy są... Ja po prostu odszedłem. Nie, wszyscy, dwie kobiety, które ze mną są, a oni po prostu śpią. Dobrze, to nie budźmy ich ze snów. Niech mają sny piękne, niech śnią o pokoju, niech ten pokój w końcu nastanie. Dmytro Antoniuk w drodze do Kijowa. Dziękuję ślicznie.